Podchodzę do tego tematu już po raz czwarty albo piąty i za każdym razem, jak spoglądam na swoje notatki, to wiechnę, że tak powiem. No, ale wiechnę może też z tego powodu, że temat nie jest łatwy. Temat dotyczy promieniowania i wibracji i takiej podstawowej kwestii, czym są wibracje różnych rzeczy, jak to z tym wszystkim jest, czy to można w jakiś sposób zmierzyć, zważyć, zbadać, użyć i jak to się ma do rzeczywistości. Jedno z moich odkryć mówi o tym, że rzeczy, kształty, świat wokół nas nie posiada wibracji. To znaczy, nie ma czegoś takiego jak promieniowanie kształtów czy promieniowanie wibracji. Nie ma czegoś takiego, że te rzeczy, które nam towarzyszą, że one mają jakąś wibrację, którą w jakiś dziwny, magiczny sposób można odczytać. Natomiast prawda jest, wydaje mi się, o wiele bardziej ciekawa. Mianowicie rzeczy nie mają wibracji, ale rzeczy są wibracjami. To znaczy, to nie jest tak, że te przedmioty, które trzymam, one emitują jakieś specjalne wibracje. One po prostu są wibracjami, a to jest ADR. One są po prostu wibracjami samymi w sobie. Czyli tam, gdzie mówimy o promieniowaniu jakiegoś kształtu, to nie mówimy o tym, że ten kształt coś promieniuje i że coś możemy szczególnego, specyficznego zmierzyć, tylko ten kształt poprzez posiadanie swojej takiej, a nie innej geometrii i różnych innych właściwości emisyjnych, absorpcyjnych, filtracyjnych, jest wibracją. Nawet nasze ciało jest wibracją. Ciało nie posiada jakichś wibracji oddzielonych od siebie, które by gdzieś tam odróżniały się od ciała, tylko ciało jest wibracją. Jeżeli ktoś oglądał na YouTubie filmy takiego autora Aleksander Lauterwasser, gość robi różne eksperymenty związane z dźwiękiem i za pomocą koordynowanych, synchronizowanych fal dźwiękowych wywołuje powstawanie różnych kształtów na powierzchni wody i się okazuje, że w tych jego doświadczeniach za pomocą kilku prostych fal dźwiękowych jest w stanie stworzyć fale dźwiękowe, stojące można powiedzieć, bo one się odbijają, wracają, tworzą jakiś schemat, które tą wodę ubierają w pewien kształt i ten kształt przypomina formy roślinne, formy zwierzęce, formy organiczne. Więc ciało jest wibracją i w pewnym sensie to jest wibracja, która jest bardzo wolno zmienna, to znaczy zmienność tej wibracji trwa kilkadziesiąt lat od momentu poczęcia do momentu śmierci i rozłożenia się, więc to jest taki układ dźwiękowo-wibracyjny, można powiedzieć. I jest to wibracja, że tak powiem, fali materii trochę zamrożona w przestrzeni. To znaczy to zamrożenie polega na tym, że nasze ciało ma kształt, że mamy ręce, mamy nogi, mamy twarz i tak dalej. I ta struktura się samo koordynuje, ona się nie robi jak gumociasto, nie rozkłada się sama z się, nie znika, nie zanika, ona po prostu jest. My jesteśmy wibracją. To nie jest tak, że jesteśmy my i my mamy jakieś wibracje, tylko my jesteśmy wibracją. Jeżeli jesteście w stanie zrozumieć pojęcie, że wszystko jest wibracją, a nic nie posiada wibracji, to jesteście na dobrej drodze do zrozumienia, dlaczego pewne fenomeny, które wywołują oddziaływania, tak jak na przykład tak zwane promieniowanie kształtu, czy akumulatory orgonalne, czy różne inne dziwne wynalazki, z jednej strony oddziałują, z jednej strony wywołują konkretny określony efekt, na przykład prozdrowotny, rozwojowy, a z drugiej strony z takiego pomiarowego punktu widzenia z wykorzystaniem mierników nie za bardzo udaje się zmierzyć coś, co by było wymierne, albo te pomiary są niejednoznaczne, inconclusive, jak można by powiedzieć, gdzie te pomiary po prostu są płytkie, płaskie, nic nie mówiące, albo mówiące, no, że może coś jest na rzeczy, ale niekoniecznie. Więc być może bardziej by wypadało mówić o tym, że rzeczy, które otaczają nas, kształty i różne formy, one może nie tyle promieniują wibracją, co po prostu wywołują oddziaływanie. No i teraz, jeżeli chodzi o te różne dziwne, egzotyczne pomiary pod tytułem mierzymy pole elektromagnetyczne, mierzymy prąd elektryczny, mierzymy jakieś potencjały, mierzymy termikę, mierzymy przepływ czegoś, konsekwencją tego, że wszystko jest wibracją, jest stwierdzenie, że
tym, czym jest obraz dla oczu, tym, czym jest dźwięk dla uszu, tym, czym jest tekstura dla dotyku, tym samym jest sygnał elektryczny dla miernika elektrycznego, fale elektromagnetyczne dla miernika pól elektromagnetycznych, fale termiczne dla miernika pól termicznych. Czyli próbujemy mierzyć wibracje nieefektywnymi środkami, bo jakby wibracja tych rzeczy, które są wokół nas, czy ich wibracyjność, ich natura wibracyjna, ona objawia, czy przejawia swoje oddziaływanie poprzez te zmysły, którymi te oddziaływania odbieramy. Czyli jeżeli coś jest estetyczne dla wzroku, dla oka i wywołuje lepszy nastrój, to jest właśnie to promieniowanie, które oddziaływuje, my to nazywamy, że w sposób psychologiczny, ale to jest właśnie oddziaływanie wibracji na wibracje. Nasze oczy, nasze uszy, nasz dotyk są to bardzo wyspecjalizowane aparaty pomiarowe i pamiętajmy, że oprócz tych zmysłów, które znamy, mamy jeszcze inne zmysły, których nie opisaliśmy, których nie znamy. Mamy jeszcze inne dziwne cechy zmysłów, których używamy na co dzień, na przykład widzenie aury. Widzimy aurę za pomocą oczu, ale mało kto zadaje sobie pytanie, jak to się dzieje, że jedni widzą, inni nie widzą. Natomiast jedną z cech widzenia aury, tego kolorowego widzenia aury, jest to, że są to różne inne informacje odbierane przez nasze zmysły, przetwarzane przez mózg za pomocą multisensory processing, to się nazywa. W każdym razie zjawisko ma taką fachową nazwę jak synestezja, czyli współwrażenie. I na przykład są ludzie, każdy może się tego zresztą nauczyć, widzimy kolor dźwięków, widzimy kształty w formie promieniowań jakiegoś ruchu albo jakiegoś zapachu. To są rzeczy, które się w mózgu mieszają, bo powiedzmy sobie tak, nasze zmysły odbierają różne rzeczy. Odbieramy obraz za pomocą oczu, odbieramy dźwięk za pomocą uszu, odbieramy dotyk, teksturę za pomocą dotyku, ale te wszystkie informacje docierają do nas, do ciała, do układu nerwowego i w układzie nerwowym zarówno obraz staje się prądem elektrycznym, dźwięk staje się prądem elektrycznym, dotyk staje się prądem elektrycznym. To są wszystko impulsy elektryczne, które są parametrycznie na porównywalnych wartościach, więc one się ze sobą mieszają. Nasza świadomość jest swojego rodzaju takim punktem scalającym różne formy percepcji w jedną spójną całość, ale skutkiem tego, że łączymy te różne formy percepcji w jedną całość, pomimo że traktujemy je oddzielnie, jedne zmysły mogą przeciekać do drugich. I w tym momencie obraz może przeciekać na słuch. Nie wiem, czy kojarzycie, jest na internecie taki dosyć zabawny filmik pokazujący podskakujący słup linii wysokiego napięcia. I się okazuje, że duża liczba ludzi oglądająca animowanego GIF-a słyszy tąpnięcia tego słupa uderzającego o grunt. Polecam, przezabawna historyjka. Spróbuję to zamieścić w filmie, jeżeli znajdę gdzieś szybko pod ręką. W każdym razie jesteśmy wyspecjalizowanymi miernikami, które przejawy wibracji, które są wokół nas, odbierają i przetwarzają na coś. My to nazywamy psychologią, my to nazywamy oddziaływaniem psychologicznym, ale tak na dobrą sprawę to jest oddziaływanie wibracji na wibracje. A tutaj jeszcze takie jedno pojęcie bym wprowadził pod tytułem emergencja. I emergencja jest to wyłanianie się. Emergencja w biologii, w fizyce, w biofizyce i w różnych naukach, też takich jak informatyka, polega na tym, że systemy, różne systemy, które ulegają coraz to większemu skomplikowaniu, na przykład mrówka, mrowisko, komórka, ciało, w momencie, kiedy mamy pojedynczy element jakiś, typu jedna mrówka, jedna komórka, jedna cegiełka, to w zasadzie to jest element, który ma swoje indywidualne cechy, indywidualne własności, które do jakiegoś stopnia do czegoś są wykorzystywalne. Ale jeżeli na przykład mamy miliard komórek, milion mrówek, milion cegieł, to nagle się okazuje, że z miliona cegieł możemy postawić dom i ten dom ma zupełnie inne cechy niż pojedyncza cegła, bo ten dom ma okna, drzwi, korytarze, pokoje, pomieszczenia, temperaturę wewnątrz. Z jednej komórki możemy zbudować ciało człowieka albo ciało zwierzęcia, jeżeli będziemy mieli miliard komórek czy więcej. I nagle się okaże, że ten miliard komórek w sposób zsynchronizowany, skoordynowany działa zupełnie inaczej. Tak jakby te rzeczy, które wyłaniają się z
coraz to większego komplikowania się systemu są właśnie cechami emergentnymi. I to, co my nazywamy reakcją psychologiczną, oddziaływaniem psychologicznym, de facto jest właśnie transpozycją emergentną, czyli takim przeniesieniem różnych oddziaływań fizycznych na zupełnie niskich poziomach. To, co my chcemy mierzyć za pomocą mierników pod tytułem prądy elektryczne, fale elektromagnetyczne, pola termiczne, to w zasadzie już się dzieje na tych wyższych poziomach złożoności, takich jak na przykład psychika i zmysły, albo psychofizjologia i zmysły. Bo przecież jeżeli światło świecące po oczach będzie mocne, albo będzie stroboskop, to może wywołać nieprzyjemne skutki, nieprzyjemne efekty. Tak więc nic nie posiada wibracji, ale wszystko jest wibracją. Nasze zmysły są jak zwykłe przyrządy pomiarowe, tylko są bardziej doprecyzowane do pomiaru niektórych wibracji. Na przykład lepiej jest mierzyć wibracje kształtu poprzez oddziaływanie na formy biologiczne, bo formy biologiczne już są predysponowane geometrycznie do rozpoznawania pewnych tekstur i schematów, czy dźwiękowych, czy dotykowych, czy świetlnych. Poprzez to, że te różne struktury wokół nas, one po pierwsze mogą coś emitować, tak jak na przykład źródła światła. Mogą coś filtrować, tak jak na przykład tuba przepuszcza dźwięk i przepuszcza powietrze i to zamienia się w dźwięk. Mogą coś pochłaniać, czyli coś rzuca cień. I mogą mieć wibracja jako oddziaływanie funkcjonalne. To znaczy młotek jest narzędziem, które ma pewną geometrię i ta geometria w użyciu z ludzką ręką ma przełożenie funkcjonalne. Te dwie wibracje, one się ze sobą na wyższych poziomach złożoności spasowują, że jedno z drugim tak jakby idzie w parze i jest w stanie wykonać jakąś funkcję na tym poziomie emergencji czy na tym poziomie złożoności, na którym funkcjonujemy jako my, ludzie, jednostki. Także wszystko jest wibracjami, natomiast jest mało sytuacji, w których opłaca się próbować zmierzyć coś za pomocą zwykłego pomiaru widma częstotliwości, za pomocą zwykłego pomiaru pola elektromagnetycznego. Prędzej bym obstawiał, że łatwiej takie rzeczy będzie zmierzyć za pomocą uczenia maszynowego i sieci neuronowych, które są przystosowane do klasyfikowania i układania i porządkowania, systematyzowania danych pod kątem podobieństw. Człowiek robi to samo, natomiast w odróżnieniu od maszyn, od komputerów, których używamy dzisiaj do właśnie klasyfikacji, komputer może dać bardziej powtarzalne wyniki, pomimo że to nie przypomina może ludzkiego myślenia, ale jest to myślenie, które daje wysoki stopień powtarzalności. Być może tym miernikiem, który powinien mierzyć wibracje, jest właśnie sieć neuronowa uczenia maszynowego, głębokiego uczenia, która dokonuje klasyfikacji wzorców, klasyfikacji tekstur, klasyfikacji schematów i podobieństw, klasyfikacji cech i wymiarów. I być może na tym rzecz polega właśnie. Czyli jeżeli będziemy chcieli mierzyć złożoność różnych wibracji, które są wokół nas, to być może sztuka będzie właśnie polegała na tym, żeby robić to za pomocą klasyfikatorów i narzędzi, na przykład tak jak wzrok, kamera, które są w stanie te cechy jako wibracje wyłapać. No i to w zasadzie byłoby na dzisiaj na tyle. Zostawiam myślicieli z przemyśleniami i możecie mi wierzyć lub nie, ale to, o czym teraz mówię, że rzeczy są wibracjami, ma bardzo konkretne przełożenie na rzeczywistość, bo okazuje się, że można to odnaleźć w homeopatii, można to odnaleźć w sytuacjach, gdzie mamy zdjęcie uzdrowiciela, gdzie albo zdjęcie nawet jest mało dokładne, albo jest to szkic jakiegoś uzdrowiciela i zadajemy sobie pytanie, dlaczego następuje uzdrowienie, kiedy patrzymy na to zdjęcie, kiedy to zdjęcie jest w pobliżu. Być może to uzdrowienie, które ma miejsce za pomocą zdjęcia, polega nie tylko na połączeniu psychicznym z polem informacyjnym, ale być może właśnie polega na tym, że w tych kształtach formy geometrycznej wyglądu tego uzdrowiciela jest coś, co uzdrawia. Jest coś, co dociera przez zmysły i w momencie, kiedy jest przetwarzane w układzie nerwowym, wywołuje właśnie taki efekt autoregulacyjny, że organizm decyduje się podjąć jakiś wysiłek w stronę autoregulacji, bo dostaje sygnał, informację, co ma zrobić i jak ma zrobić. Nie przymus, ale indukcja, czyli takie wsparcie. Czegoś nie pamiętam, nie wiem czego nie pamiętam. Zobaczyłem jakiś obraz i nagle coś mi się przypomniało, po pierwsze, że coś miałem zrobić, po drugie, jak to miałem zrobić.
Życie jest jak sen. Nawet jeżeli się przebudzimy, dobra, to już zostawiamy.